Dzień dobry Państwu. Nazywam się Alicja Bartnicka i jestem pracownikiem naukowym na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i dzisiaj będę miała przyjemność wygłosić dla Państwa wykład, który dotyczy niemieckiego obozu pracy przymusowej dla Żydów przy fabryce amunicji Hasek w Skarżysku Kamiennej podczas II wojny światowej. Ta fabryka, o której będziemy sobie dzisiaj mówić, w latach II wojny światowej produkowała broń na rzecz niemieckiego przemysłu zbrojeniowego i stała się miejscem kaźni tysięcy Żydów, którzy byli zmuszani tam do pracy w nieludzkich warunkach. Byli więźniowie tego obozu, z którym udało się przeżyć wojnę, wprost mówili o niezwykle trudnych warunkach codziennej egzystencji w skarżyskim Hasagu. Jedną z takich relacji widzą właśnie Państwo na slajdzie. Ci więźniowie wspominali o pracy przy trujących, zabójczych dla ludzkiego organizmu środkach chemicznych, o głodzie, o chorobach, a także o zbrodniach popełnianych przez załogę obozową od dyrekcji po funkcjonariuszy straży obozowej niższego szczebla. W relacjach, którymi dysponujemy, które się zachowały, pojawiają się nawet takie określenia, takie porównania właściwie, że Majdanek był obozem grozy, natomiast Skarżysko Kamienna to był obóz najskrajniejszej nędzy ludzkiej. W trakcie procesu Adolfa Eichmanna w Jerozolimie w 1961 roku jeden z byłych więźniów w RQC miał nawet napisać w liście do sądu i tutaj cytuję: wymieniono tu najstraszniejsze obozy jak Auschwitz, Majdanek czy Treblinka, ale pominięto jeden, który powinien być włączony pomiędzy najokrutniejsze, Skarżysko Kamienna w RQC. Ja w swoim dzisiejszym wystąpieniu postaram się przedstawić Państwu pokrótce historię tego obozu, obozu pracy przymusowej dla Żydów, a żeby wszystkie treści, o których będę mówić, były jakby no lepiej zrozumiałe i lepiej przyswajalne, podzieliłam swój wykład na takie trzy zasadnicze części. Po pierwsze, chciałabym Państwu pokrótce opowiedzieć o działalności fabryki amunicji Hasek w Skarżysku Kamiennej w okresie międzywojennym, żebyśmy mogli zrozumieć, jakie było jej znaczenie dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. No i chciałabym także krótko przedstawić ten niemiecki koncern Hasek z Lipska, który przejął fabrykę w Skarżysku Kamiennej. W drugiej części z kolei zamierzam się skupić już na funkcjonowaniu samej fabryki i znajdującego się tam obozu pracy przymusowej podczas wojny. No i trzecia, ostatnia część będzie poświęcona okresowi, kiedy to władze podjęły decyzję o likwidacji fabryki w Skarżysku Kamiennej, o ewakuacji więźniów i też okresowi powojennemu. Powiemy sobie krótko o tym, co stało się z więźniami po ewakuacji i co stało się ze sprawcami odpowiedzialnymi za popełniane tam zbrodnie. Przejdźmy zatem do pierwszej części, czyli historii fabryki w Skarżysku Kamiennej w okresie poprzedzającym wybuch II wojny światowej, bo zanim zakład w Skarżysku Kamiennej został przejęty przez niemieckie władze okupacyjne, żeby stać się miejscem eksploatacji żydowskich robotników przymusowych, no była to państwowa fabryka amunicji, która rozpoczęła swoją działalność w 1924 roku. I ona w bardzo krótkim czasie, co jest istotne, rozwinęła się na tyle, żeby zająć po prostu czołowe miejsce w przemyśle metalowym międzywojennej Polski. To było takie nowoczesne przedsiębiorstwo o niezwykle ważnym znaczeniu strategicznym dla państwa. Początkowo wytwarzano w nim wyłącznie kapsle i kapistrzony, ale już po roku działalności rozwinięto produkcję o pierwsze zapalniki artyleryjskie czy amunicję karabinową. Ogromny wpływ na zakres wyrabianego w skarżyskim koncernie asortymentu miała odbyta w styczniu 1926 roku wizyta generała Władysława Sikorskiego, który w tamtym czasie był ministrem spraw wojskowych. No i tu trzeba powiedzieć, że widok nowoczesnej fabryki zrobił na tyle duże wrażenie na Sikorskim, że władze państwowe postanowiły w tamtym czasie udzielić jej wsparcia, tak finansowego, jak i politycznego. I to wydarzenie, ta wizyta stała się początkiem elaboracji amunicji, nie tylko granatów kalibru 75 mm,
których miesięcznie, co jest istotne jakby dla zrozumienia, jak ważne to było przedsiębiorstwo, produkowano w liczbie około 20 tysięcy, czy wspomnianych już przeze mnie kapsli i kapiszonów, a także wkrętów do głowic, zapalników, zapłonów do pocisków kaliber 75, czy amunicji karabinowej typu Mauser. W tamtym czasie do Skarżycka Kamiennej sprowadzono także nowoczesny sprzęt z Francji, co umożliwiło zwiększenie jakości produkcji i ponownie poszerzenie zakresu produkowanej amunicji, tym razem o amunicję karabinową, lotniczą, specjalną, pistoletową, artyleryjską, przeciwpancerną, stalowe skorupy granatów i wiele innych materiałów, które były cenione za wykonanie, za jakość. Analizy, które przeprowadzono, na takie analizy porównawcze, które przeprowadzono w Skarżysku Kamiennej, dowodziły, że w tym koncernie, jak w żadnym innym tego typu miejscu na świecie, produkowano amunicję z wysokogatunkowych i drogich materiałów, co tym samym przekładało się na jej jakość. Co chciałabym podkreślić, co jest bardzo istotne, w latach 30. fabryka ta odnosiła znaczne sukcesy w sprzedaży zagranicznej swoich towarów, ponieważ realizowano zamówienia dla krajów takich jak Meksyk, Włochy, Bułgaria, Peru, Niemcy, Chiny, Estonia czy Grecja. I koncert, on się w tamtym czasie rozwinął do tego stopnia, że zagraniczni przemysłowcy nie mieli oporów, by określać właściwie fabrykę amunicji w Skarżysku Kamiennej mianem polskiego cudu gospodarczego. Jeśli chodzi o statystyki zatrudnienia, bo to też jest istotne dla zrozumienia skali, dla zrozumienia tego, jak ważne to było przedsiębiorstwo, to w 1928 roku, czyli dwa lata po wizycie Sikorskiego, w Skarżysku zatrudniano ponad 2000 robotników, mam na myśli zwykłych pracowników, i ponad 200 pracowników takich umysłowych. Natomiast w roku 1939, czyli w momencie wybuchu wojny, te liczby wzrosły, było to już ponad 4000 robotników i ponad 400 pracowników umysłowych. I tutaj, drodzy Państwo, powoli zaczynamy wchodzić w okres wojny. Dochodzimy do roku 1939, bo 8 września 1939 roku do Skarżyska wkroczyły jednostki 2. Dywizji Lekkiej Wehrmachtu, a ich głównym zadaniem było zabezpieczenie terenów fabrycznych Państwowej Fabryki Amunicji, ponieważ zakłady przemysłu zbrojeniowego II Rzeczpospolitej miały zostać wówczas przekazane, taki był pomysł, do eksploatacji wielkim koncernom niemieckim i austriackim. Już w listopadzie 1939 roku z rekomendacji Urzędu Uzbrojenia Sił Lądowych propozycję przejęcia zarządu komisarycznego nad Skarżyskim koncernem dostały dwie firmy. Pierwsza firma z Berlina i druga interesujący nas Lipski Hasak, którego pełna nazwa brzmi Hugo Schneider Aktiengesellschaft Metallwarenfabrik. My posługujemy się tą skrótową formą Hasak. Początkowo obie te firmy były zainteresowane, niemniej jednak w czerwcu 1940 roku ta firma z Berlina zrezygnowała ostatecznie z oferty, co tym samym zapewniło wyłączność koncernowi z Lipska, który oficjalnie przejął zarząd nad Skarżycką Fabryką 1 września 1940 roku. I kolejnym jakby celem Lipskiego Hasagu stało się wykupienie Skarżyckiej Fabryki od władz generalnego gubernatorstwa. Kiedy w 1942 roku Hasak zdobył monopol na produkcję amunicji w generalnym gubernatorstwie, to było już wówczas takie, śmiało można powiedzieć, największy zakład przemysłowy w Saksonii, który zatrudniał w tamtym czasie ponad 10 tysięcy osób w samej fabryce w Lipsku i ponad 27 tysięcy osób w 10 innych należących do koncernu zakładach i fabrykach, które były położone na terenie Saksonii, Turyngii oraz Berlinie, co widzą właśnie Państwo na zaprezentowanej mapie. I tutaj chciałabym kilka słów
powiedzieć na temat tego przedsiębiorstwa w ogóle, na temat Hasagu w ogóle, żeby lepiej zrozumieć jego pozycję w niemieckim przemyśle wojennym, bo to później w trakcie wojny przełożyło się na też nadzieję interesującej nas fabryki w Skarżysku. Zacznijmy może od tego, że początkiem koncernu Hugo Schneider Aktien Gesellschaft, nazywanym, tak jak powiedziałam, w skrócie Hasagiem, był właściwie taki mały warsztat w Lipsku, który zajmował się produkcją różnego rodzaju lamp. Przejęcie w 1863 roku kierownictwa warsztatu przez Hugona Schneidera przyczyniło się do szybkiego rozwoju tego miejsca i przekształcenia tego zakładu w poważne przedsiębiorstwo przemysłowe. Należy wspomnieć, że z roku na rok lipski Hasag zatrudniał coraz większą liczbę pracowników, a po zjednoczeniu Niemiec w 1871 roku jakby no całkowicie zmienił charakter wytwarzanego asortymentu, ponieważ przedsiębiorstwo przestawiło się na produkcję specjalnych palników przemysłowych. No myślę, że warto także wspomnieć o tym, że właściciele założyli w tamtym czasie także własną walcownię miedzi, położoną w pobliżu stacji kolejowej w Lipsku, gdzie z czasem został przeniesiony cały zakład. Pod koniec XIX wieku ta fabryka była już uważana za jedną z czołowych w swojej branży, a dzięki dobremu zarządzaniu i takiej ostrożnej polityce finansowej Hasag mógł przetrwać burzliwe czasy Republiki Weimarskiej i ten wielki kryzys gospodarczy z lat 1929-1933. W tamtym okresie przedsiębiorstwo skupiało się głównie na produkcji części z metali nieżelaznych, które były następnie wykorzystywane w przemyśle samochodowym. Natomiast okres takiego gwałtownego rozwoju lipskiej fabryki właściwie zbiegł się w czasie z przejęciem władzy w Niemczech przez narodowych socjalistów i przypadł na lata 30. XX wieku. No, historycy są zgodni co do tego, że przemysłowy sukces tej fabryki był bez wątpienia w znacznej części zasługą Paula Budina, który w 1932 roku został powołany na stanowisko dyrektora generalnego. Budin był nie tylko wpływowym funkcjonariuszem SS, ale posiadał także wysokie kwalifikacje w zakresie kierownictwa gospodarczego. No i potrafił dostosować politykę gospodarczą firmy do zmiany ustroju, co było wyraźnie widoczne w działalności tego koncernu. Pod kierownictwem Budina Hasag częściowo został przestawiony na produkcję amunicji i sprzętu wojskowego i to posunięcie właściwie w tamtym czasie, podobnie jak zacieśnienie kontaktów z Urzędem Uzbrojenia i Sił Lądowych, pozwoliło Hasagowi utrzymać niezależność. Te decyzje, tego rodzaju decyzje podejmowane przez Budina już w 1934 roku pozwoliły określać to lipskie przedsiębiorstwo jako, znaczy pozwoliły stać się właściwie Hasagowi jedną z największych fabryk zbrojeniowych na terenie Rzeszy. Późniejsza remilitaryzacja Niemiec i koniunktura wojenna jakby no dodatkowo przyspieszyły rozwój Hasagu, który już w końcówce lat 30. został całkowicie przekształcony w firmę zbrojeniową, wyspecjalizowaną w wyrobie różnego rodzaju amunicji. Druga wojna światowa, no wybuch II wojny światowej jeszcze dodatkowo umocnił pozycję Hasagu w niemieckim przemyśle wojennym, a Paul Budin zrealizował wtedy swój plan o całkowitym przejęciu fabryk z terenu Generalnego Gubernatorstwa, które w pierwszych latach wojny były objęte zarządem komisarycznym Hasagu, bo tutaj muszę wspomnieć, że oprócz interesującego nas dzisiaj przede wszystkim tego koncernu w Skarżysku, firma z Lipska wykupiła także, co widzą Państwo na mapie, fabrykę amunicji granat w Kielcach, czy częstochowskie zakłady włókiennicze Palcery i Hutę na Rakowie, i one także zostały przekształcone w fabryki amunicji koncernu Hasag. Trochę danych statystycznych, żeby pokazać jakby skalę tego zjawiska. Przejęcie przedwojennych polskich fabryk, które produkowały amunicję na terenie Generalnego Gubernatorstwa, sprawiło, że wiosną 1942 roku w koncernie Hasag pracowało około 40 tysięcy
robotników. Jeśli chodzi o zakłady Hasagu na terenie Generalnego Gubernatorstwa, to na dzień 1 lutego 1942 roku, bo takimi danymi dysponujemy, pracowało tutaj ponad 13, prawie 14 tysięcy osób. Jeszcze wówczas w większości byli to Polacy. Natomiast jeśli chodzi o samą fabrykę w Skarżysku, która była największym, co trzeba podkreślić, z przejętych przez Lipski Koncern na terenie Generalnego Gubernatorstwa przedsiębiorstw, to na dzień 11 czerwca 1941 roku pracowało tam blisko 7 tysięcy Polaków i Żydów. I w tym miejscu należy podkreślić, że Hasag był wówczas największą spośród 64 firm z terenu GG, które działały na potrzeby niemieckiego wojska. Jeśli chodzi o wykorzystanie pracy żydowskich robotników przymusowych, no to tutaj jako wprowadzenie trzeba powiedzieć, że wraz z przejęciem skarżyskiej fabryki pojawił się problem, z którym zarząd firmy miał się borykać właściwie przez cały okres II wojny światowej, a mianowicie trudności w skompletowaniu załogi pracowników w realiach okupacyjnych, i one dały o sobie znać bardzo wyraźnie już w pierwszych dniach zarządu komisarycznego, kiedy to na taki wystosowany do robotników apel do podjęcia pracy zgłosiło się zaledwie 25% składu pracowników zatrudnionych w przedwojennej fabryce amunicji. Wystosowywano nawet osobiste wezwania do pracy, tym wezwaniom towarzyszyły groźby, ale co trzeba podkreślić, Polacy dość niechętnie stosowali się do tego typu żądań. Inną sprawą jest też, że kadra kierownicza często celowo ukrywała swoje fachowe predyspozycje, chcąc w ten sposób utrudnić niemieckiemu zarządowi nową organizację pracy. Po przejęciu zarządu nad fabryką w Skarżysku Kamiennej zorganizowano nawet spotkanie z Egonem Dalskim, który w tamtym czasie został nowym dyrektorem fabryki w Skarżysku z ramienia Hasagu. I celem tego spotkania było przekonanie polskich robotników, polskich fachowców do współpracy. W trakcie tych rozmów próbowano nawet wmówić Polakom, że czas jest, aby podjąć pracę, żeby dać zatrudnienie tysiącom robotników, którzy przymierają głodem. Dalski miał nawet według relacji powoływać się na argument, że działalność skarżyskiego Hasagu wcale nie będzie oznaczać uruchomienia produkcji wojennej, a jedynie taką prywatną dla potrzeb rynku konsumpcyjnego, co oczywiście było nieprawdą. Te działania w żaden sposób nie rozwiązały problemu polskich pracowników, którzy nie tylko angażowali się wyjątkowo niechętnie w pracę na rzecz niemieckiego okupanta, ale i wykorzystywali nadarzające się okazje do sabotowania produkcji skarżyskiej fabryki, czy też angażowali się w działalność konspiracyjną, wykradając i przekazując broń organizacjom podziemnym. I tutaj, proszę Państwa, dochodzimy do zagadnienia związanego z pracą przymusową Żydów, bo w realiach wojennych, kiedy to niemal wszyscy mężczyźni z Niemiec zostali powołani do wojska, gospodarka III Rzeszy mogła funkcjonować tylko dzięki wyzyskowi pracowników z zagranicy, dlatego wszystkie okupowane przez Niemcy kraje były wykorzystywane jako takie zaplecze siły roboczej. I taka też była rola Generalnego Gubernatorstwa jako spichlerza Rzeszy z jednej strony i z rezerwuaru taniej siły roboczej. Brak robotników powodował, że władze okupacyjne z czasem zaczęły na większą skalę zatrudniać w zakładach przemysłowych także i Żydów, organizując dla nich specjalne obozy na terenie tych zakładów. Jeśli chodzi szczegółowo o okupowaną Polskę, to tutaj trzeba powiedzieć, że przymus pracy dla ludności żydowskiej został wprowadzony już zaraz po zakończeniu działań wojennych. Wehrmacht i podległe mu władze, tak wojskowe, jak i cywilne, organizowały już od września 1939 roku masowe łapanki ludności żydowskiej, która była zmuszana następnie do wykonywania wielu prac, takich jak, usuwanie gruzu w miastach czy zakopywanie rowów.
bardziej zorganizowaną formę nadano tym działaniom z chwilą utworzenia cywilnych władz administracyjnych, kiedy to wykorzystanie ludności polskiej i żydowskiej jako darmowej siły roboczej, bo mówimy z jednej strony o obowiązku pracy dla Polaków i przymusie pracy dla Żydów, no zostało to usankcjonowane takim rozporządzeniem generalnego gubernatora Hansa Franka z dnia 26 października 1939 roku. No, zainteresowanie władz niemieckich eksploatacją żydowskiej siły roboczej wzrosło od połowy 1940 roku wraz z postępującym wywożeniem Polaków na roboty przymusowe do Niemiec. I tutaj chciałabym dodać, że niemieckie władze okupacyjne zorientowały się także, że wśród ludności żydowskiej znajduje się wielu cennych fachowców, których umiejętności z powodzeniem mogą być wykorzystywane na rzecz potencjału zbrojeniowego III Rzeszy. Z drugiej strony jednak to nie oznacza wcale, że jakby sposób postępowania Żydów wobec Żydów, których kierowano do zakładów przemysłowych, no miał ulec zmianie. Oni za wykonywaną pracę nie otrzymywali oczywiście żadnego wynagrodzenia, a traktowanie na terenie tych obozów w zasadzie niczym nie różniło się od traktowania więźniów obozów koncentracyjnych, bo proszę Państwa, musimy pamiętać o tym planie, niemieckim planie eksterminacji ludności żydowskiej poprzez pracę i temu właściwie miały służyć organizowane dla Żydów obozy pracy. Jeśli chodzi natomiast o sytuację w Skarżyskiej fabryce przejętej przez Hasak, to trzeba zaznaczyć, że koncern no, borykał się z podobnymi problemami, jak to opisane przeze mnie wcześniej, tak jak wspomniałam, od samego początku. A rozwój sytuacji na frontach sprawił, że już na początku 1941 roku dyrekcja lipskiego koncernu zaczęła odczuwać taki coraz silniejszy, coraz bardziej widoczny, narastający brak rąk do pracy. To był taki główny argument, który w tamtym czasie legł u podstaw decyzji o tym, żeby w Lipsku zatrudnić robotników z terenu Generalnego Gubernatorstwa, w tym pochodzących Polaków, którzy wcześniej pracowali w fabryce amunicji w Skarżysku Kamiennym. Pierwsza grupa pracowników została wysłana do Lipska już w kwietniu 1941 roku i ona liczyła wówczas około 2000 osób. No i to działanie spowodowało, że w Skarżyskiej fabryce jakby no powstał taki duży ubytek w obsadzie wymaganych stanowisk, który postanowiono w tamtym czasie zniwelować poprzez zatrudnienie przy produkcji w Hasagu mieszkańców tamtejszego getta. A plan był taki, że oni będą przyuczani do pracy na maszynach przez polskich brygadzistów, którzy jeszcze w Skarżysku pozostali. W tym początkowym okresie wykorzystania żydowskiej siły roboczej większość Żydów zgłaszała się do pracy ochotniczo, bo to zatrudnienie dawało im taką nadzieję, bo jakby no mogło chronić przed wysiedleniem, dawało szansę też na opuszczenie getta, a nawet na otrzymanie czy możliwość zakupienia dodatkowej żywności, co w realiach wojennych zwiększało szanse na przetrwanie. Wiosną 1942 roku do lipskiego Hasagu skierowano dużą, no, kolejną grupę polskich robotników, w związku z czym dyrekcja Skarżyskiej fabryki była jeszcze bardziej zainteresowana mogącymi uzupełniać braki robotnikami żydowskimi. To wtedy właśnie zapadła decyzja, że Żydzi nie będą doprowadzani do zakładu codziennie z getta, ale zostaną skoszarowani na miejscu przy fabrycznym obozie. Z czasem, co istotne, do Skarżyska zaczęli trafiać nie tylko Żydzi, którzy byli wyselekcjonowani podczas likwidacji get dystryktu radomskiego, ale także więźniowie przywożeni tutaj z obozu koncentracyjnego na Majdanku czy z obozu w Płaszowie. I to, co Państwo widzą na przykład w tej chwili na slajdzie, to jest karta członkowska wydana Tobiasowi Zilbermanowi przez Związek Byłych Więźniów Obozów Koncentracyjnych. Wnętrze tej karty pokazuje datę jego
datę i miejsce jego aresztowania. To jest 11 września 1940 roku w Zamościu i wykaz obozów, w których on był więziony. Do fabryki Hasek w Skarżysku-Kamiennej Zilberman trafił z obozu na Majdanku, a następnie został ze Skarżyska przetransportowany, przywieziony do pracy w Buchenwaldzie, Schlissen i w Theresienstadt. No i tutaj pojawia się zasadne pytanie o to, jaka była skala tego zjawiska, mianowicie jak wielu Żydów trafiło do Skarżyska Kamiennej, było więźniami obozu pracy przymusowej przy Hasagu, jak wielu Żydów przeszło przez ten obóz. Jeśli chodzi o takie ogólne dane, to pod koniec 1942 roku na terenie III Rzeszy oraz na obszarach zaanektowanych w zakładach produkujących na rzecz niemieckiego przemysłu wojennego pracowało ponad 185 tysięcy Żydów. Z kolei na terenie, na obszarze Generalnego Gubernatorstwa w czerwcu 1943 roku odnotowano około 45 tysięcy żydowskich robotników przymusowych. Co do danych odnoszących się bezpośrednio do Hasagu, to mając na uwadze jakby no podległe mu fabryki w Skarżysku Kamiennej, w Kielcach i Częstochowie, tutaj należy stwierdzić, że zakład ten zajmował czołową pozycję wśród wszystkich niemieckich koncernów, które utrzymywały obozy zakładowe z przeznaczeniem dla ludności żydowskiej. Dysponujemy takimi statystykami z końca czerwca 1943 roku, z których wynika, że Hasag zatrudniał w tamtym czasie około 17 tysięcy żydowskich pracowników. W obozie przyzakładowym przy fabryce w Skarżysku Kamiennej, który interesuje nas dzisiaj najbardziej, no to według danych z 30 czerwca 1943 roku znajdowało się ponad 6400 Żydów. Niestety nie dysponujemy my jakby kompletem informacji na temat ogólnej liczby osób, które trafiły do obozu w Skarżysku w okresie od momentu jego powstania do ewakuacji latem 1944 roku. Tabela, którą Państwu prezentuję w tej chwili, to co widzą Państwo na slajdzie, no pokazuje jakby sposób, w który staram się policzyć, ile dokładnie tych transportów było, skąd pochodzili więźniowie, w jakiej liczbie ich przywożono i staram się też to udokumentować źródłowo, bo jak Państwo widzą na slajdzie, to jest taka bardzo żmudna praca źródłowa z materiałem archiwalnym. Niektóre źródła mówią o kilku transportach, inne tylko o jednym. Często mamy dokładną datę, kiedy tych więźniów przywożono do Skarżyska. Czasami jest to tylko rok. Podsumowując krótko, na chwilę obecną wiemy o 38 transportach żydowskich robotników przymusowych do obozu Hasag w Skarżysku Kamiennej. Tabela to jest tylko wybór, które no, umieściłam ją, miało to na celu pokazanie Państwu jakby metody, którą się posługuje. I no i w tych 38 transportach szacuje się, że Niemcy przywieźli do Skarżyska Kamiennej ponad 17 tysięcy robotników przymusowych, ale z całą pewnością należy stwierdzić, że to nie są pełne dane, a jedynie fragment większej całości. Tak jak wspomniałam, jakby te badania nie są jeszcze zakończone. Zdaniem historyków przez obóz przyzakładowy w Skarżyskim Hasagu łącznie mogło przejść między 25 a 30 tysięcy osób, a liczba zamordowanych tam robotników przymusowych mogła sięgnąć nawet od 18 do 23 tysięcy. I teraz chciałabym, żebyśmy przeszli sobie do omówienia samego obozu pracy, tego jak on funkcjonował, jak był podzielony. Na samym początku chciałabym zaznaczyć, że przyczyną tej wysokiej śmiertelności, o której przed chwilą wspomniałam, były przede wszystkim koszmarne, wręcz niemożliwe do wyobrażenia warunki pracy i życia, takiej codziennej egzystencji w Hasagu, których szanse na przetrwanie mieli właściwie wyłącznie ludzie, którzy byli najbardziej odporni fizycznie i psychicznie. Co niezwykle istotne z mojego punktu widzenia, takim podstawowym czynnikiem, który warunkował przeżycie w Hasagu, było uzyskanie przydziału do pracy, która byłaby mniej
wyniszczające od innych. Trzeba pamiętać, że ten skarżycki hasak był podzielony właściwie na trzy takie podobozy, które były ulokowane przy poszczególnych werkach. Mówimy o werku A, werku B i werku C. I co bardzo istotne, charakter pracy i panujące w nich warunki były zróżnicowane. Każdy z werków to była taka odrębna całość, posiadająca własną wewnętrzną administrację, własny aparat nadzoru, a także specyfikę, która no, po prostu była widoczna w gigantycznych kontrastach w poziomie życia więźniów. Dla ułatwienia pokażemy sobie to na mapie. Ja sobie zdaję sprawę, że ona nie jest dość wyraźna, ale to jest najlepsza rekonstrukcja struktury obozu, jaką dysponujemy. I ta mapa da nam taki ogólny obraz tego, jak podzielony był omawiany obóz pracy, ponieważ widać na niej poszczególne werki. Werk A, który znajduje się tutaj, mam nadzieję, że widać mój kursor. On był podzielony na takie cztery departamenty. Pociskownia, karabinówka, wytwórnia automatów i narzędziownia. I pracę wykonywano na tym werku przy maszynach i być zapewne z tego powodu ona uchodziła za nieco lżejszą niż w pozostałych częściach obozu, chociaż trzeba pamiętać także i o tym, że więźniom narzucane były bardzo wysokie normy, a ze względu na brak odpowiedniej odzieży ochronnej przy pracy no, niezwykle często zdarzały się wypadki. Na pociskowni na przykład więźniowie pracowali przy ogłuszającym hałasie i piecach rozgrzanych do temperatury 1800 stopni Celsjusza i tam produkowano skorupy pocisków. W innej części pociskowni z kolei znajdowało się pomieszczenie, gdzie zajmowano się polerowaniem wyprodukowanych skorup. Karabinówka z kolei, no to był to uważany za, to miejsce było uważane za taki główny filar skarżyckiego hasagu, ponieważ to właśnie tam wytwarzano najważniejszy produkt, czyli amunicję karabinową. Werk B, który znajduje się tutaj, no zakres obowiązków więźniów, którzy mieszkali w tamtejszym obozie przy werku B, mógł obejmować albo pracę przy przygotowaniu żywności, albo też na terenie fabrycznym, gdzie produkowano amunicję przeciwlotniczą i ślepą amunicję na potrzeby treningu żołnierzy Wehrmachtu. Natomiast no, takim najbardziej przerażającym miejscem skarżyckiego hasagu był bez wątpienia werk C. I ten werk na mapie mamy go tutaj. I on należał do stacji napełniania. Werk C ukryty był w lesie, był zamaskowany drzewami i był bardzo rozległy. To było około 30-40 budynków, które stały wzdłuż takich ulic. Co niezwykle istotne, już sam przydział do pracy na werku C no, budził grozę i widać to w relacjach, wspomnieniach więźniów tego obozu po wojnie. Na slajdzie widzą Państwo fragment wspomnień Aleka Warda, który był jednym z więźniów tego werku. Te wspomnienia udało mi się znaleźć w archiwum w Waszyngtonie. Natomiast już we wspomnieniach, z którymi na przykład dysponujemy, które są w polskich archiwach, zdarzają się też takie adnotacje w relacjach więźniów, którzy byli wysłani na przykład do skarżyska z Płaszowa, że więźniowie wolą zostać w Płaszowie niż być wysłani do skarżyska, bo wiedzą, jakby no mają świadomość, krążą jakieś plotki, wiedzą z czym się to wysłanie do skarżyska i trafienie do pracy na werku C wiąże. No więc powiedzmy sobie troszkę na temat tego werku C. Przydział do pracy tutaj dla przeważającej większości więźniów oznaczał po prostu wyrok śmierci i to bardzo często w takich straszliwych warunkach, w potwornych męczarniach. Praca żydowskich robotników polegała tutaj na wypełnianiu materiałami chemicznymi, trotylem i kwasem piklinowym, skorup pocisków i min. I było to szczególnie niebezpieczne przede wszystkim z uwagi na fakt, że więźniowie wykonywali swoje obowiązki bez jakichkolwiek zabezpieczeń i oni nieustannie właściwie wdychali te tryjące opary. Kontakt z pyłami powodował przeżeranie oczu i płuc.
saletry i trotyl, one były gotowane w takich dużych, no, nazywano to kotłami czarownic, w których mieszano chemikalia specjalnymi wiosłami. Trotyl natomiast był przenoszony wiatrami do stanowisk, gdzie napełniano nim skorupy pocisków i wszystkie te czynności były wykonywane w takim niezwykle szaleńczym tempie, przy wspomnianym już przeze mnie braku jakichkolwiek zabezpieczeń, co nieuchronnie prowadziło do licznych, no niezwykle bolesnych oparzeń skóry. I chciałabym tutaj także dodać, że na werku C, z uwagi na fakt, z jakimi materiałami tam pracowano, dochodziło bardzo często do eksplozji, w których ginęli więźniowie. Zatrucie pikryną powodowało wymioty i skurcze w kolanach, a tą trudną sytuację więźniów dodatkowo wpływały także zawyżone normy. I dla przykładu, żeby to Państwu zobrazować, no należy wspomnieć, że przed wojną dziennie produkowano w tym miejscu 3 skrzynie, to jest 450 kostek epikrynowych, natomiast po przyjęciu fabryki przez niemieckiego okupanta ta norma wzrastała stopniowo, kolejno do 7, 8, 9, aż do 11 skrzyń dziennie. Egzystencję więźniów, jak można się spodziewać, dodatkowo utrudniał głód, ponieważ na to podstawowe wyżywienie więźniów składała się kawa zbożowa, zupa, która zazwyczaj była takim wywarem przygotowanym z nadgniłych lub przemarzniętych warzyw i chleb, który był wypiekany no, z niewielkiej ilości mąki z dodatkiem płatków ziemniaczanych, a sytuację więźniów jeszcze dodatkowo pogarszała jakby niemożliwość zachowania elementarnych zasad higieny, bo mówimy o braku sanitariatów, o niedoborze wody, czego wynikiem były no, bardzo częste epidemie czerwonki i tyfusu, które dziesiątkowały robotników. Jeśli chodzi o szpital, no to w obozie co prawda istniał szpital wybudowany po pewnym czasie, czy utworzony właściwie po pewnym czasie, ale w przypadku zachorowania pracownicy po prostu leżeli w nim bez jakiejkolwiek opieki i w tych uwarunkowaniach więźniowie wymierali masowo. Przez to Niemcy, jeśli oczywiście chcieli utrzymać ciągłość produkcji, musieli zadbać o dodatkowe napływy siły roboczej, kierując do Skarżyska transporty Żydów z obozów w Płaszowie i na Majdanku. I tutaj, proszę Państwa, pojawia się uzasadnione pytanie o to, jak więźniowie radzili sobie w tych warunkach, czy były jakiekolwiek możliwości poprawy ich egzystencji. No więc przede wszystkim szansą na jakąkolwiek pomoc byli pracujący w Hasagu Polacy, którzy codziennie przychodzili do pracy z miasta, dzięki czemu mogli stanowić taki no, pewnego rodzaju pomost pomiędzy skoszarowanymi w tych przyzakładowych obozach Żydami, a światem zewnętrznym, bo tak jak wspomniałam, polscy robotnicy nadal mieszkali na terenie Skarżyska. Dobre kontakty z polskimi robotnikami mogły zagwarantować żydowskim więźniom nie tylko przeszmuglowanie na teren fabryki dodatkowej żywności czy lekarstw, ale także informacji na przykład o członkach rodziny, a czasami nawet zapewnić wsparcie w przypadku, nie wiem, ewentualnej próby ucieczki. W praktyce jednak, jak można się domyślać, ta sprawa nie była tak prosta. To było no, dużo bardziej skomplikowane i uzależnione od indywidualnych postaw Polaków, ponieważ Polacy z różnych powodów nie zawsze byli skorzy do okazywania pomocy znajdującym się w dużo trudniejszej od nich sytuacji Żydom. Ja w swoich badaniach tych polskich robotników Hasagu dzielę właściwie na takie trzy zasadnicze grupy i oni w obrębie tych grup reprezentowali różne postawy, tak zarówno pozytywne, jak i negatywne. No więc co do tych grup, no to ja wyróżniam po pierwsze mieszkańców miasta Skarżysku Kamienna i okolicznych miejscowości, którzy nie byli zatrudnieni w fabryce amunicji Hasag. Po drugie, robotników Hasagu, którzy pracowali w Hasagu, ale nie pełnili tam żadnych istotnych funkcji. I wreszcie trzecia grupa to są robotnicy Hasagu, którzy byli brygadzistami, tak zwanymi Vorarbeiterami lub majstrami, a ich zadaniem było przyuczanie Żydów i nadzorowanie wykonywanej przez Żydów pracy. I teraz króciutko o każdej z tych grup. Jeśli chodzi o pierwszą z wymienionych,
z wymienionych grup, czyli mieszkańców miasta Skarżysko-Kamienna i okolic, no to wydaje się jasne tutaj, że w kontekście uwarunkowań wojennych ci ludzie mogli dawać Żydom szansę na ukrycie się czy ucieczkę z terenu przyfabrycznego obozu pracy. To była to właściwie taka największa możliwość, jaką największa pomoc, jaką mogli oni zaoferować. Wiadome jest jednak, że ze względu na wysoki poziom antysemityzmu wśród Polaków czy ewentualne reperkusje ze strony Niemców, mieszkańcy tych terenów niezwykle rzadko decydowali się na bezinteresowną pomoc Żydom. Przykładem jednak takiej pomocy okazanej wobec żydowskiego robotnika, okazanej przez ludzi, którzy zamieszkiwali w okolicach fabryki, jest historia Henryka Środy-Szaniawskiego, któremu udało się uciec dzięki Polakowi nazwiskiem Ryłko. I jak czytamy we fragmencie jego relacji, pozwolę sobie tutaj zacytować, stwierdzić muszę, że na tych ludziach się nie zawiodłem. Przesiedziałem u nich parę dni i zdrowie moje w tamtym czasie zaczęło się poprawiać. Pewnego ranka, będąc w stajni z synem Ryłko, zauważyłem zbliżających się dwóch młodych mężczyzn drogą od wsi Dziwice. Ze względu, iż stamtąd nikogo nie znałem, pozostałem nadal w stajni. Ryłko zorientował się, że może się to skończyć tragicznie dla całej rodziny. Uprosił bandytów, by zjedli u niego obiad i ugościł ich obficie wódką. Gdy już byli spici i usnęli przy stole, syn zaprzągł konia i odwiózł mnie na kolonie za górze. No to jest przykład ucieczki, która zakończyła się pomyślnie ze względu właśnie na pomoc ze strony polskich mieszkańców okolic Skarżyska Kamiennej. Wspomniana przeze mnie druga grupa, czyli polscy robotnicy Hasagu, którzy codziennie dochodzili do pracy z miasta, jest istotna, ponieważ ta grupa, dzięki tej grupie dawało to, dzięki temu, że oni byli na zewnątrz, dawało to możliwość przemycenia na teren zakładu dodatkowej żywności dla Żydów. W relacjach dotyczących przede wszystkim tego początkowego okresu funkcjonowania skarżyskiego Hasagu pojawiają się wzmianki o tym, że Polacy przynosili żydowskim robotnikom pocztę, jakieś drobne ilości artykułów spożywczych, a nawet oddawali swoje porcje. Z czasem jednak to się nieco zmieniło, ponieważ Polacy przestali pomagać Żydom bezinteresownie i tu co prawda nadal przynosili Żydom drobne ilości artykułów spożywczych, ale pobierali za to opłatę w postaci pieniędzy lub kosztowności czy różnych innych rzeczy, które można było na tą żywność wymienić. I tu w materiałach źródłowych znajdują się wzmianki o tym, że Żydzi wyrywali sobie na przykład złote mostki stomatologiczne i za to próbowali się kupić sobie dodatkową żywność. Wydaje mi się jednak, że trzeba podkreślić, że charakteryzując grupę polskich robotników fizycznych w Skarżyskim Hasagu, no tutaj trzeba wspomnieć o wydarzeniach z kwietnia 1942 roku, kiedy to po śledztwie z zastosowaniem tortur publicznie powieszono na placu fabrycznym jednego z Polaków, Tadeusza Nowaka. Nowak był zatrudniony w Skarżyskim Hasagu jako ślusarz remontowy, a wśród pracujących tam Żydów on się cieszył taką bardzo dobrą opinią, trzeba powiedzieć, ponieważ wielokrotnie okazywał im pomoc i to właśnie w tego rodzaju okolicznościach miało dojść do jego zatrzymania. Relacje na ten temat nie są zgodne, są dwie różne wersje. Według jednej z nich Nowak miał zostać przyłapany w momencie podawania chleba Żydowi, według innej podczas przekazywania listu. No ale ta wspomniana pomoc, ona ostatecznie jakby w konsekwencji stała się przyczyną zatrzymania Nowaka przetrzymywania go przez kilka godzin w areszcie. 22 kwietnia 1943 roku, który był ostatnim dniem aresztu Polaka, funkcjonariusze załogi fabrycznej torturowali go przez kilkanaście godzin, a następnie publicznie w obecności robotników z pierwszej i drugiej zmiany Tadeusz Nowak został powieszony na placu fabrycznym. Wyrok wykonano z polecenia dyrektora Skarżyskiego Hasagu, Egona Dalskiego.
a w drodze na szubienicę, Nowak miał wówczas zaledwie 34 lata, miał w drodze na szubienicę miał związane za plecami ręce, ręce były związane drutem kolczastym. Na piersiach natomiast zawieszono mu taką tabliczkę, na której był napis za pomoc Żydom i dostarczanie listów. Według relacji świadków on przed egzekucją miał jeszcze zdążyć wykrzyknąć niech żyje Polska. I tego rodzaju sytuacji, w których stracono polskich robotników za pomoc Żydom na terenie Hasagu w Skarżysku Kamiennej było więcej. Ja wspominam o tym dlatego, że być może strach przed utratą życia wpływał na postępowanie polskich robotników, którzy z Żydami pracowali na halach fabrycznych w Hasagu. Przechodząc do trzeciej z wymienionych przeze mnie grup, czyli polskich robotników, którzy w Hasagu byli brygadzistami lub majstrami, to na podstawie informacji zawartych w materiałach archiwalnych, no tutaj jednoznacznie muszę stwierdzić, że ta grupa reprezentowała jakby najbardziej nienawistne postawy względem Żydów, często traktując ich w naprawdę niezwykle brutalny sposób. Zadanie polskich, tych polskich wykwalifikowanych pracowników skarżyckiej fabryki od samego początku wykorzystania w Hasagu żydowskich robotników przymusowych było przyuczenie tych Żydów do pracy na maszynach. I tutaj trzeba zaznaczyć, że na barkach polskich brygadzistów, którzy zarządzali robotnikami pracującymi na poszczególnych halach, leżała także odpowiedzialność za realizację zadań, włącznie z wykonaniem określonej normy produkcji wyznaczonej przez niemieckich zwierzchników. I tak jak Państwu wspominałam, ta norma produkcji była stopniowo zwiększana. No chciałabym też dodać, że stanowiska Vorarbeiterów, bo to jest bardzo istotne, Vorarbeiterów czy majstrów, one się wiązały w tamtym czasie z bardzo dobrym wynagrodzeniem, dlatego w trudnych realiach wojennych wielu Polakom zależało na utrzymaniu pracy, dzięki której byli w stanie wyżywić w tamtym okresie całą rodzinę. Nie może to jednak być, no, w żaden sposób usprawiedliwiać ich brutalności i nadużywania siły, które często przybierały formę, no, wręcz maltretowania czy katowania więźniów, co doskonale widać w drugim z zaprezentowanych przeze mnie cytatów. Jest to fragment wspomnień Marka Seidenfelda i tu pozwolę sobie zacytować. Moim majstrem był Polak, niejaki Szewczyk, pochodził ze Skarżyska i jego zastępca spadło. Katowali nas w nieludzki sposób. Zależało im na tym, żeby wyciągnąć z nas maksimum pracy, gdyż za to otrzymywali premię, 100 papierosów i pół litra wódki. Mówili do mnie nieraz, zabiję cię Żydzie, a dostanę za to premię. Ludzie strasznie ginęli. Także jak Państwo widzą, postawy były zróżnicowane od postaw pozytywnych po postawy negatywne i w mojej ocenie, no, to musi być rozpatrywane indywidualnie. Jeśli chodzi o inny z istotnych wątków dla historii obozu pracy przymusowej Skarżysku, ale też Hasagu jako fabryki amunicji produkującej na potrzeby Wehrmachtu, no to są to akcje sabotażowe, bo więźniowie, no, powiedzieliśmy sobie na początku, jak ważna strategicznie fabryka amunicji w Skarżysku Kamiennej była i więźniowie doskonale zdawali sobie sprawę z tego, jak duże znaczenie wojenne ma produkowana przez nich broń, dlatego próbowano z nią postępować tak, żeby w efekcie końcowym ona się nie nadawała po prostu do użytku, aby to były nie wybuchy. Jutta Hartmann w swojej relacji, to jest relacja, którą znalazłam w archiwum Yad Vashem w Jerozolimie, opisuje, jak wyglądało to ze strony robotników. I tutaj cytuję. Pracowałyśmy przy zapalnikach do pocisków przeciwlotniczych. Dziewczęta próbowały własnym systemem sabotować. Wkładały, jak nikt nie widział, kawałek paznokcia lub włos do zapalników z nadzieją, że wtedy nie wybuchną. Koniec cytatu. Ale sabotaż, proszę Państwa, on polegał nie tylko na uszkadzaniu produkcji amunicji, ale też przekazywaniu jej do polskich organizacji konspiracyjnych, które mogły ją wykorzystać do walki z niemieckim okupantem. I znów przywołując relację Juty Hartmann, która w bardzo dobry sposób opisuje, jak to wyglądało, cytuję, sabotaż polegał na kradzieży amunicji dla partyzantki działającej w pobliskich lasach.
Po sprawdzeniu skrzynki stały przygotowane na zewnątrz do transportu. Zabierano je przeważnie furmankami, które miały za zadanie wywozić też skrzynki ze szmelcem i między nimi brano i skrzynki z amunicją, które ginęły po drodze w lesie. Koniec cytatu. Takie przekazywanie amunicji Polakom, to poza tym, że oczywiście to były akty sabotażu, jest jeszcze istotne z uwagi na fakt, że jednocześnie była to też jedna ze strategii przetrwania Żydów, którzy w zamian bardzo często otrzymywali żywność, co w realiach obozowych, no, tych ciężkich realiach skarżyckiego w Kasachu bardzo często ratowało im życie. Inną ze strategii przetrwania mogły być, tak, rzecz jasna, ucieczki z obozu, ale tutaj trzeba zaznaczyć, że biorąc pod uwagę to, jak no, rozmieszczenie przestrzenne skarżyckiego Hasagu, jego wewnętrzne zorganizowanie i ten bezwzględny nadzór ze strony funkcjonariuszy załogi obozowej, ucieczki zdarzały się niezwykle rzadko. Te, o których wiemy z relacji świadków, to były w zasadzie takie pojedyncze incydenty i nie zawsze się kończyły sukcesem. Ale Gwardt, którego fragment wspomnień widzą Państwo właśnie na slajdzie, opisywał po latach widok ciał żydowskich robotników na otaczających obóz drutach kolczastych. Byli to ludzie, którzy próbowali uciec z obozu i których strażnicy zastrzelili nocą podczas tej próby. Możliwość wymknięcia się poza tereny fabryczne zazwyczaj była uzależniona od pomocy innych osób, czy to mieszkań, czy skarżyska, tak jak mówiłam, bądź okolicznych miejscowości, czy też polskich robotników, którzy pracowali w Hasagu. No to ich wsparcie było niezbędne, ponieważ mogło okazać się przydatne w zakresie zapewnienia miejsca tymczasowego ukrycia, czy załatwienia dokumentów, albo też zorganizowania transportu w inną część kraju, jak w przypadku czy cytowanego wcześniej Henryka Środy-Szaniawskiego, któremu udało się zbiec z Hasagu jesienią 1942 roku. Szaniawski swoją ucieczkę ze skarżyckiego Hasagu planował kilka tygodni, a jej najważniejszym elementem była właśnie pomoc polskich robotników. Jeden z nich dostarczył mu dokumenty, jakie zwyczajowo okazywali przy wyjściu z terenu fabrycznego Polacy. Inni z kolei robotnik wyposażył go w potrzebną odzież, no bo żydowscy robotnicy byli oznaczeni na terenie obozu, więc żeby się wymknąć z obozu, musiał no, w pewien sposób wyglądać neutralnie, jakby no, wtopić się w tłum polskich robotników, którzy wtedy z Hasagu wychodzili po zakończonej pracy. Trzeba podkreślić, że robotnicy często zwyczajnie nie mieli odwagi, żeby podjąć tego rodzaju działania. Żydzi doskonale sobie zdawali sprawę, że wszelkie próby ucieczek mogą zakończyć się dla nich śmiercią i mimo niezwykle ciężkich warunków sanitarno-bytowych w Hasagu, dla wielu z nich bezpieczniejsze po prostu wydawało się pozostanie na terenie obozu. Ucieczką natomiast od beznadziejnej rzeczywistości bardzo często była modlitwa albo twórczość poetycka, które no, poruszały duszę robotników, napełniały ich serca taką nadzieją i muszę powiedzieć, że życie kulturalne w obozie było, w Skarżysku Kamiennej było dość bogate. W barakach dla dziewcząt zdarzały się nawet sytuacje, kiedy śpiewano piosenki, które były znane więźniom wcześniej z domu czy ze szkoły i im wszystkim na podstawie relacji możemy tak stwierdzić, to dawało no, pewnego rodzaju wytchnienie od udręki i taką chwilę pociechy. Codzienność obozowa stała się też tematem wielu powstałych w skarżyckiej fabryce utworów, na których, no, na łamach których łączono jakby przeszłość i teraźniejszość. Wiele z nich zachowało się do tej pory, stanowiąc niejako odzwierciedlenie realiów obozowych z perspektywy więźniów. Przykład takiego wiersza widzą Państwo właśnie na slajdzie. Jest to poemat napisany w Skarżysku przez Ewę Miodecką, później Ewę Young. On został napisany w 1943 roku i ten wiersz, jak Państwo widzą, to jest wiersz ręcznie napisany, bo dużo z takich utworów poetyckich znajdujemy po prostu, jak więźniowie wzmiankują w źródłach, natomiast to jest oryginał. Udało mi się znaleźć ten wiersz w zbiorach archiwalnych
United States Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie. Jeśli chodzi natomiast o życie religijne i próby zachowania tradycji przez żydowskich więźniów w Hasagu, to należy zaznaczyć na początku, że w Skarżysku Kamiennej, podobnie jak w innych obozach pracy, władze obozowe oczywiście wprowadziły całkowity zakaz jakichkolwiek obrzędów religijnych. Mimo tych wytycznych, więźniowie na miarę swoich możliwości oczywiście starali zachować się pewne elementy żydowskiej tradycji, zdając sobie jednocześnie sprawę, że mogą za to zapłacić życiem. W relacjach więźniów znajdujemy informacje o tym, jakoby kilka modlitewników zostało przemęconych na werki A i C. I to tam właśnie mężczyźni zbierali się w tajemnicy, by wspólnie się modlić. Spotkania odbywały się, kiedy to było tylko możliwe. Choć szczególny nacisk oczywiście kładziono na możliwość zgromadzenia się w piątkowe wieczory. W przypadku kobiet natomiast oddanie życiu religijnemu wyglądało dość podobnie. Jak tutaj pozwolę sobie zacytać fragment wspomnień Róży Bauminger, jednej z więźniarek. Cytuję, wśród więźniarek było wiele kobiet, których ostoją była głęboka wiara. Cierpienie wydobywało z nich nowe wartości moralne, podtrzymywały złamane na duchu kobiety, koiły dobrym słowem i czynem. W tęsknocie za tym światem, który się już zapadł, przestrzegały dni świątecznych, a w modlitwie przeżywały chwile skupienia wewnętrznego, które pozwalały im zapomnieć o tragicznej rzeczywistości. Płomyki piątkowych świec były dla nich jedyną jednością wśród ciemnych dni tygodnia. Koniec cytatu. No i proszę Państwa, skoro już o kobietach mowa, to jest to wątek, który w mojej ocenie wymaga jakby odrębnego potraktowania, bo choć tak jak mężczyźni, kobiety wykonywały w Skarżysku w zasadzie te same obowiązki i pod bardzo podobny sposób wyglądała ich codzienność, to nie można w tym wypadku stwierdzić, by ich losy były tożsame z losami mężczyzn, którzy trafili do Skarżyska. Sytuacja kobiet w Hasagu bardzo różniła się od sytuacji mężczyzn właśnie ze względu na fakt, że były one kobietami. Stąd też nie bez znaczenia dla ich codziennej egzystencji były nie tylko role córek, żon czy matek, które one usiłowały pełnić także i po przekroczeniu bramy skarżyskiej fabryki, lecz również ich cielesność i wynikające z niej nadużycia seksualne ze strony funkcjonariuszy załogi obozowej, które niezwykle często stawały się przyczyną śmierci wykorzystywanych żydowskich kobiet. Warto także wspomnieć, że zachowane relacje są zgodne co do tego, że pokazują pewnego rodzaju prawidłowość, mianowicie, cytuję, najpiękniejsze i najmłodsze dziewczęta wybierano do pracy przy Pikrynie, po 2 tygodniach były zupełnie zmienione, koniec cytatu. Młode dziewczęta, blondynki o pięknych dłoniach przy tej pracy, to jest znowu fragment ze źródła, żółkły jak kanarki, a ręce ich pokrywały się wrzodami. W tym kierowaniu atrakcyjnych żydowskich dziewcząt, proszę Państwa, do pracy przy najbardziej szkodliwych substancjach chemicznych nie ma przypadku. Kierownicy poszczególnych działów znęcali się nad więźniami w każdy możliwy sposób, a tego typu sytuacje pokazują, że młode Żydówki delegowano na werk C nie tylko z uwagi na przypisaną im siłę i sprawność fizyczną, lecz także, żeby je upokorzyć poprzez takie symboliczne, symboliczne, dosłowne właściwie, odebranie im urody. Efekty pracy przy Pikrynie czy Trotylu stawały się widoczne już w bardzo krótkim czasie. I tutaj kolejny cytat ze źródła. W kącie zauważyłam starszą, zgrzybiałą kobietę pracującą przy tłuczeniu trotylu. Zdziwiłam się, skąd się biorą w Skarżysku stare kobiety, które w każdym obozie wykańczano. Okazało się, że jest to 18-letnia dziewczyna. Patyczki nóg nie mogły utrzymać ciężaru jej ciała. Zgarbiona była jak staruszka. Wyglądała na 50 lat najmniej. Koniec cytatu. Jeśli chodzi natomiast o przemoc fizyczną wobec kobiet, to w Skarżyskim Hasagu
wykraczała ona dużo poza zwyczajne, jak to moglibyśmy to ująć, pobicia, o których wspomina Ewa Laks, którą widzą Państwo właśnie na slajdzie. Te agresywne zachowania załogi obozowej, podobnie jak w innych tego typu miejscach podczas wojny, no były na porządku dziennym, jako że poszczególni funkcjonariusze regularnie zabijali skazanych na śmierć w następstwie selekcji, czy niemal bez żadnych ograniczeń dopuszczali się bicia i rabunków. Natomiast no, kwestia gwałtów na Żydówkach w Skarżysku ma jednak zupełnie inny i dużo szerszy wymiar. W Skarżyskim Hasagu na tyle, na ile zbadałam to do tej pory, olbrzymim zagrożeniem dla pracujących tam Żydówek byli Niemcy i Ukraińcy, którzy nieustannie dopuszczali się wobec nich aktów przemocy na tle seksualnym. I tu pomimo mnogości źródeł wspomnę tylko o dwóch najważniejszych sprawcach tych zbrodni. Pierwszym z nich jest Fritz Bartenschlager, pełniący funkcję zastępcy komendanta w Elkszucu, który słynął z bezwzględnego traktowania. Pozwolą Państwo, że zacytuję jedną z relacji opisującą jego postępowanie wobec kobiet. Bartenschlager szczególnie znęcał się nad dziewczętami. Co jakiś czas wybierał najpiękniejsze, gwałcił je, zabijał sam, a potem kazał grzebać w lesie. Po kąpieli spędzano kobiety na plac przed łaźnią. Nagie musiały defilować przed Bartenschlagerem, który je szczuł psem. Gdy pies schwycił którąś za nogę, szła pod płot. Bartenschlager strzelał własnoręcznie. Chociaż kobiety trzymały się lepiej od mężczyzn, podlegały selekcji. Kobiety w strachu przed śmiercią z ręki kata hitlerowskiego odbierały sobie życie. Drugą grupę sprawców, bo mówimy, to jest jakby grupa sprawców zbiorowa, stanowili Ukraińscy w Szuce, a ich brutalność potwierdza no, wyjątkowo dramatyczny opis zbiorowego gwałtu i morderstwa na żydowskich pracownikach. I pozwolę sobie ponownie zacytować. W sylwestrową noc 1943 roku w Erkszuce Ukraińscy wybrali w obozie kilkadziesiąt najładniejszych Żydówek. Sprowadzili je pod eskortą do swoich koszar, które były naprzeciw zakładów metalowych w budynku po byłym gimnazjum mechanicznym. Tam kazano rozebrać się do naga. Przed wejściem do sali w Erkszuce zmusili je do wypicia wódki. Zostały zgwałcone przez świętujących faszystów ukraińskich. Potem wyprowadzono je nago do lasu, gdzie jest teraz ośrodek zdrowia przy ulicy Ekonomii. Tam zostały one zamordowane siekierami. Koniec cytatu. Jeśli chodzi o codzienną egzystencję kobiet w Skarżyskim Hasagu, to rzecz jasna jej niezbywalnym elementem były kwestie związane z macierzyństwem czy niechcianymi ciążami. Co prawda świadkowie są zgodni co do faktu, że zasadniczo oddzielano dzieci od matek tuż przed skierowaniem kobiet do pracy w Skarżysku. Jednak zdarzały się i takie sytuacje, kiedy to udawało się przemycić potomstwo do fabryki. W jednej z relacji czytamy, jakoby Żydzi wysiedleni z getta Tarłowie mieli przywieźć dzieci w plecakach zamiast bagaży, a potem ukrywać je na terenie obozu. No to, co Państwo widzą na slajdzie, to jest jedno z ocalonych w ten sposób dzieci. Mówię tu o urodzonej w Krakowie w 1941 roku Stefanie Jerzym Cwajku, znanym dziś powszechnie jako dziecko Buchenwaldu. Stefan był synem Zachariasza i Heleny Cwajku, którzy poza chłopcem byli jeszcze rodzicami starszej o 8 lat od Stefana dziewczynki imieniem Sylwia. No i kiedy szczęśliwe życie Cwajków zakłócił wybuch wojny, oni zrobili wszystko, żeby trzymać rodzinę razem i ukrywali swojego maleńkiego syna w kolejnych miejscach, przemycając go w plecaku między innymi na teren obozu pracy w Bieżanowie, a później w Płaszowie. W listopadzie 1943 roku Cwajkowie zostali wysłani do fabryki w Skarżysku Kamiennej, gdzie znów ukrywali Stefana aż do sierpnia 1944 roku, kiedy to niemieckie władze podjęły decyzję o likwidacji tego obozu. Dla rodziny Cwajgów oznaczało to wówczas rozdzielenie. Helena z Sylwią trafiły do obozu pracy w Lipsku, a Stefan z ojcem został wysłany do Buchenwaldu, gdzie chłopiec, dzięki pomocy, jak Państwo widzą na zdjęciu,
tamtejszych więźniów doczekał wyzwolenia. Jego matka natomiast i siostra, które z Lipska przetransportowano do Auschwitz, zginęły w komorze gazowej. No, historia Stefana Jerzego Zweiga jest czymś absolutnie wyjątkowym i w zasadzie niespotykanym na szerszą skalę, bo niektórym kobietom, które przyjechały do Skarżyska albo z dzieckiem, albo w ciąży, udawało się co prawda wykupić łaskę u kierownictwa obozowego, ale trzeba także pamiętać, że wiele matek nie miało takich możliwości, ponieważ nie wszystkie zwyczajnie dysponowały jakimkolwiek wartościowym dobytkiem, które mogłyby zaoferować. Poza tym czasami zanim rodzice trafiali do obozu, desperacko szukali schronienia dla swoich dzieci u polskich rodzin. No i tutaj mamy kolejny przykład. Takim przykładem właśnie są losy urodzonego w styczniu 1940 roku w Kielcach Jurka Kajsera, którego rodzice zostali skierowani do obozu pracy w Lipnicy. Ale zdając sobie sprawę ze swojego trudnego położenia, Bernard i Cesia zdecydowali się, by umieścić chłopca w domu Stanisława Włodka, polskiego dyrektora szkoły, mieszkającego w pobliskiej wsi Węgleszczyn. W 1943 roku ojciec Jurka zginął w Lipnicy, a jego matka została wysłana do obozu pracy w Skarżysku Kamiennej, skąd w lipcu 1944 roku przewieziono ją do filii Hasegu w Częstochowie. Natomiast Jurek pozostał u rodziny Włodków w Węgleszynie, żyjąc pod przybranym nazwiskiem Jurek Staszewski. A kiedy sytuacja chłopca zrobiła się niebezpieczna, ponieważ mieszkańcy okolicznych wsi zorientowali się, że on jest żydowskim dzieckiem, Stanisław Włodek zdecydował się, by wysłać Jurka do swojej siostry Teofili Kowalik we wsi Przylek. No, chłopiec został niezwykle ciepło przyjęty przez rodzinę Kowalików. Pozostał tam do końca wojny, a po wyzwoleniu na nowo połączył się ze swoją matką, co Państwo też widzą na zdjęciu zamieszczonym na slajdzie. Trzeba jednak jasno stwierdzić, że niewiele spośród dzieci, których rodzice trafili do Skarżyska, miało tyle szczęścia. Te, które urodziły się na terenie Hasegu, no właściwie nie miały żadnych szans na przeżycie. Noworodki były albo duszone, bo nie wolno było chować, jak mówili więźniowie, albo też nie dawano im jeść, przez co w krótkim czasie umierały. Były więźniarki Hasegu relacjonowały także, że w wielu tego typu przypadkach to niemieccy przełożeni nakazywali ciężarnym jeszcze kobietom uśmiercanie swoich dzieci tuż po tym, jak przyjdą one na świat. Na terenie fabryki nie było raczej możliwości dokonania aborcji, bo jak twierdziły same robotnice, nie dysponowano potrzebnymi ku temu przyrządami, dlatego kobiety często rodziły dzieci przy pełnej świadomości, że i tak skazują je na śmierć. No w zasadzie tylko niewielkiej grupie starszych dzieci ze Skarżyska udało się doczekać momentu likwidacji obozu. Latem 1944 roku wraz z matkami podczas ewakuacji wysłano je do innych miejsc, m.in. do Hasegu w Lipsku, a stamtąd na przykład do Buchenwaldu, gdzie tam podobnie jak wspomniany przeze mnie wcześniej Stefan Zweig, szczęśliwie przetrwały do zakończenia wojny. I teraz, proszę Państwa, dochodzimy do momentu likwidacji obozu w Skarżysku i jego późniejszych losów powojennych. Pod koniec lipca 1944 roku w związku z nacierającą ofensywą sowiecką niemieckie władze obozu w Skarżysku Kamiennej podjęły decyzję o jego ewakuacji. I tutaj pojawia się pytanie o to, co stało się z więźniami, którzy jeszcze wówczas przecież w Skarżysku przebywali, ponieważ rzecz jasna, likwidacja obozu wcale nie oznaczała wolności dla więźniów, którzy zostali wysłani do innych fabryk. Oczywiście nie zamierzano ewakuować wszystkich, bo chorzy i niezdolni do pracy robotnicy, no bo postanowiono ich po prostu uśmiercić. I według źródeł, którymi dysponujemy, była to liczba około 500 osób. Pozostałych podzielono na grupy i wysłano jednym transportem, ale do różnych filii koncernu. Pociąg z więźniami ze Skarżyskiej fabryki dostarczył tamtejszych robotników do trzech innych
placówek Hasagu, dlatego tutaj wracamy do mapy, którą pokazywałam Państwu na początku mojego wystąpienia i jadąc ze Skarżyska transport z więźniami, tu trzeba dodać, to jest też uważam bardzo ważne, że w tym transporcie byli także więźniowie Hasagu z Hasagu w Kielcach. No ten transport po raz pierwszy zatrzymał się w Częstochowie. Tam skierowano zarówno część robotników, jak i maszyny ze Skarżyskiego Hasagu, ponieważ Niemcy je wymontowali i zabrali ze Skarżyska. Ci więźniowie, którzy trafili do Częstochowy, zostali rozdzieleni do pracy w podległych koncernowi Hasag fabrykach na tym terenie. W poszczególnych zakładach zamontowano także te przywiezione ze Skarżyska maszyny. Jeśli chodzi o dalsze losy tych ludzi, to część z nich doczekała się w Częstochowie wyzwolenia w styczniu 1945 roku. Część natomiast Niemcy w obawie przed nacierającą armią sowiecką zdążyli jeszcze wysłać do innych obozów pracy na terenie Rzeszy. Po krótkim postoju w Częstochowie transport z więźniami ze Skarżyska zatrzymał się w Lipsku. Do pracy w fabryce macierzystej koncernu Hasag wysłano kobiety, no pikryniarki, wysłano kobiety, które w Skarżysku pracowały na tym okrytym złą sławą werku C. I tutaj ciekawostka, proszę Państwa, ten nietypowy wygląd robotnic ze Skarżyska zadziwił także spotkane więźniarki w Lipsku, te, z którymi te polskie Żydówki miały kontakt w Lipsku. Jak więźniarki polskie Żydówki wspominały, w materiale źródłowym pojawiają się stwierdzenia, że te więźniarki, które spotkały w Lipsku, pytały, czemu malujemy paznokcie i włosy na żółto. Nie mogły pojąć, gdy opowiedziałyśmy im o pikrynie. Jeśli chodzi o losy tych więźniarek, no to one przebywały w Lipsku przez 8 miesięcy, mniej więcej w połowie kwietnia, 14 kwietnia 1945 roku nastąpiła ewakuacja tego obozu, a więźniarki, w tym tej z Polski, zostały zmuszone do marszu śmierci, do udziału w marszu śmierci, który trwał 2 tygodnie i jeszcze wówczas wiele z nich zmarło. Ostatecznie zostały one wyzwolone przez Rosjan, natomiast tereny fabryki w Lipsku zajęli Amerykanie. Po raz trzeci ostatni transport z więźniami ze Skarżyska zatrzymał się po kilku dniach w Buchenwaldzie. Tam skierowano mężczyzn, wyłącznie mężczyzn. Z listy transportowej, jaka się zachowała, wiemy, że było ich około 1500. Fragment tej listy widzą Państwo właśnie na slajdzie, ale co jest istotne i co bardzo chciałabym podkreślić, Buchenwald nie był ostatnim przystankiem na wojennej ścieżce tych mężczyzn, ponieważ po kilku dniach pobytu część z nich była kierowana do innych fabryk na terenie Rzeszy związanych z przemysłem zbrojeniowym, a ich losy były naprawdę różne i w niektórych sytuacjach, zanim więźniowie ze Skarżyska doczekali się wyzwolenia, przeszli przez 3, a nawet 4 inne obozy pracy, już na terenie Rzeszy i między innymi dlatego przykład obozu pracy w Skarżysku Kamiennej pokazuje, że eksterminacja przez pracę stanowiła realizację dwóch zasadniczych elementów niemieckiej polityki względem Żydów, to jest wyniszczenie ludności poprzedzonego jej maksymalną eksploatacją na rzecz gospodarki III Rzeszy. Drugie zasadnicze pytanie, jeśli chodzi o okres likwidacji obozów w Skarżysku, dotyczy tego, co się stało ze zbrodniarzami wojennymi. Po zakończeniu II wojny światowej część sprawców odpowiedzialnych za zbrodnie, ale podkreślam jedynie część, za zbrodnie odpowiedzialne w Hasagu w Skarżysku Kamiennej stanęła przed sądem. W lipcu, w 1948 roku w Lipsku odbył się najważniejszy proces, zwany procesem Kamienna, podczas którego sądzono 21 oskarżonych o przestępstwa popełniane na terenie fabryki Hasag w Skarżysku. Na karę śmierci zostali skazani wówczas Artur Rost, który był dyrektorem werku C, Willi Zeider, kierownik eksploatacji na werku A, Alfred Wagner, majster jednego z wydziałów i dowódca warty Reinhard Neumerkel, kierownik Wydziału Granatów na werku B
Felix Kerbs i brygadzistka Marianne Tittke, która słynęła z takiego niezwykle brutalnego zachowania wobec więźniów, brutalnego traktowania więźniów, między innymi deptania po głowach i na żądnych rodnych. No, oni zostali skazani na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Pozostali oskarżeni, sądzeni w tym procesie, otrzymali kary więzienia od roku do 15 lat. Kurt Schumann, który był funkcjonariuszem aparatu nadzoru, najpierw na werku C, później na werku B, został skazany w sierpniu 1948 roku na karę śmierci. Dwa miesiące później w Radomiu inny człowiek, członek załogi Werkszycy, Michał Czepil, Ukrainiec, został skazany na 10 lat więzienia. Względem Ukraińca Teodora Sawczuka dopiero w 1953 roku Sąd Wojewódzki w Kielcach orzekł karę śmierci, którą następnie zamieniono na dożywotnie więzienie. Nigdy natomiast nie pociągnięto do odpowiedzialności dyrektora fabryki w Lipsku, Paula Budina, który najprawdopodobniej wraz z żoną popełnił samobójstwo w 1945 roku, tuż przed wyzwoleniem lipskiego Hasanu przez wojska amerykańskie. I na zakończenie chciałabym Państwu jeszcze powiedzieć o kilku osobach, o ocalonych, którzy byli więźniami skarżyckiego Hasagu i z którymi miałam przyjemność porozmawiać w trakcie prowadzonych przeze mnie badań na temat ich wojennych doświadczeń w skarżysku i nie tylko. Pierwszą z nich jest Estelle Laffney, urodzona jako Estera Pakszlak w lipcu 1929 roku w Warszawie. Estelle podczas wojny wraz z rodzicami i siostrą mieszkała na terenie getta warszawskiego. Jej ojciec Samek był działaczem ruchu oporu i dlatego on i rodzina, jak opowiadała mi Estelle w trakcie naszej rozmowy, przez jakiś czas mieli możliwość ukrywać się w bunkrze, który znajdował się w piwnicy jednego z domów. Po jakimś czasie ten bunkier został zniszczony przez bombę. Niemcy wówczas w taki brutalny sposób wywlekli rodzinę Pakszlaków na ulicę i zaprowadzili do centralnego punktu zbornego. Zmusili, żeby ta rodzina wsiadła do wagonów towarowych i wywieziono ich do obozu koncentracyjnego na Majdanku. Po przybyciu na Majdanek, jak opowiadała mi Estelle, SS-mani rozdzielili kobiety i mężczyzn. Estelle została z mamą i siostrą, natomiast ojciec poszedł oddzielnie i został skierowany, został zamordowany w komorze gazowej. Zapytają Państwo, jak Estelle trafiła do skarżyska. To jest niezwykle ciekawa historia. No, tak jak wspomniałam, one były początkowo zostały oddzielone od ojca i zostały skierowane do pracy w obozie na Majdanku. Ale wydarzyła się w pewnym momencie taka sytuacja, w wyniku której siostra Estelle została wpisana na jakąś listę. One dokładnie nie wiedziały, co to za lista, jak podejrzewały wtedy, była to lista do komory gazowej. I aby pozostać razem, bo tak jak Estelle mi opowiadała, one sobie z mamą i siostrą przyrzekły, że choćby nie wiadomo, co się działo, one zrobią wszystko, żeby pozostać razem, mając świadomość, że może to dla nich oznaczać śmierć, że mogą też zostać wysłane do komory gazowej. Estelle i jej mama zamieniły się miejscami z dwiema innymi kobietami, które znajdowały się na tej samej liście, co siostra Estelle. Jak się później okazało, była to lista do skarżyska kamiennej, gdzie Estelle została wysłana z mamą i siostrą do pracy w fabryce amunicji, a te dwie kobiety, które zamieniły się z innymi miejscami, najprawdopodobniej zginęły w komorze gazowej. W skarżysku Estelle pracowała na werku A. Jej praca polegała na segregowaniu amunicji. Opisywała mi, jak bardzo wszystkie starały się przeżyć i wspierały się z mamą i siostrą, kiedy przebywały w skarżysku i jak mama używała na przykład cegły, żeby zamienić jej policzki i policzki jej siostry, żeby te młode jeszcze wówczas dziewczyny wyglądały na zdrowsze. Kobiety, wszystkie trzy zostały w momencie ewakuacji obozu przeniesione do Hasagu w Częstochowie. Natomiast i tam doczekały wyzwolenia, natomiast obecnie Estelle mieszka w Chicago na terenie Stanów Zjednoczonych, a mi się udało ją poznać i z nią porozmawiać w trakcie mojego pobytu stypendialnego w Waszyngtonie.
Druga z osób, o której chciałam Państwu powiedzieć, to jest Shulamit Schulz z domu Korn, która urodziła się we wrześniu 1935 roku w Wieliczce. Jej rodzice byli właścicielami zakładu, w którym produkowano piwo i wodę sodową. No i kiedy wybuchła wojna, jak opowiadała mi Shula, małżeństwo Kornów, no oni doskonale sobie zdawali sprawę z tego, jakie zagrożenie nadciąga i jakie mogą być konsekwencje, co się może z nimi stać. Dlatego postanowili opłacić polską rodzinę i oddać swoje jedyne maleńkie wówczas dziecko na przechowanie do Polaków. Shula powiedziała mi, że ten moment, kiedy przekazywano ją polskiej rodzinie, był jednocześnie ostatnim jej ostatnim spotkaniem z rodzicami i do dziś nie wie, co się z rodzicami stało. Ale jeśli chodzi o tą polską rodzinę, która przyjęła ją na przechowanie, to też z jej opowieści wynika, że małżeństwo traktowało ją jak rodzoną córkę, że było jej tam bardzo dobrze, jednak po wsi bardzo szybko rozeszły się plotki o tym, że w jednym z domów ukrywana jest żydowska dziewczynka, dlatego no, podjęto decyzję, żeby Shulę wysłać do innej rodziny, potem do jeszcze kolejnej, żeby mogła uniknąć rozpoznania. U ostatniej z tych polskich rodzin Shulę odnalazła ciocia, która zabrała dziewczynkę, a potem przekupiła kogo trzeba, żeby wysłano je do obozu pracy, co w tamtym czasie, jak wspomniałam, dawało wielu Żydom szansę na przetrwanie. I w taki sposób właśnie Shula trafiła do Bierzynowa, skąd wysłano ją wraz z ciocią do Skarżyska Kamiennej. No i w Skarżysku Kamiennej Shula trafiła na werk B, który był uznawany za najłagodniejszą część obozu. Więźniowie pracowali tu przy przygotowywaniu żywności, bądź na terenie fabrycznym. Shula dokarmiała króliki, którym, jak wspominała, bardzo często podbierała marchew. Co się dało, podkradała także z kuchni, bo chociaż jej praca nie była ciężka, po raz pierwszy to właśnie w Skarżysku miała poczuć głód, który później towarzyszył jej już do końca wojny. I to jest też takie znamienne, bo jak w trakcie rozmowy, jak rozmawiałyśmy, jak ona wspominała o tych swoich wojennych przeżyciach, powiedziała wprost, że no ja byłam jedynym dzieckiem, więc ja nie wiedziałam, co to jest głód. Jak zabolało mnie w brzuchu, to ja myślałam, że po prostu boli mnie brzuch. I ciocia mi powiedziała, nie, to nie boli cię brzuch, ty po prostu jesteś głodna. W 1944 roku, kiedy Niemcy postanowili ewakuować Hasak, Shula została wysłana transportem kolejowym do chwili tej fabryki w Częstochowie. Jej ciocia pracowała w Częstochowie przy produkcji amunicji. Shula z kolei, wiedząc, że Niemcy mordowali przywiezione do Częstochowy dzieci, poprzez kolejne miesiące do momentu wyzwolenia ukrywała się po prostu w baraku, nie wychodząc z niego w ogóle. I w Częstochowie obie kobiety doczekały wyzwolenia w styczniu 1945 roku. Obecnie Shula mieszka w domu dla starszych osób w Szoresz pod Jerozolimą. Ma 6 dzieci, 24 wnuków i 12 prawnuków. A to zdjęcie małej Shuli, które Państwo widzą na slajdzie, to jest zdjęcie, które zrobili jej Polacy, ta pierwsza polska rodzina, która ją przechowywała, i wysłali to zdjęcie do żydowskich rodziców Shuli, żeby pokazać, że dziewczynce jest u nich dobrze. Shula odnalazła je po wojnie w swoim dawnym domu w Wieliczce i no, z tego, co mi mówiła, wynika, że ona nie jest pewna, czy rodzice mieli szansę to zdjęcie zobaczyć, czy ta poczta po prostu tam dotarła, a rodziców już w tym domu nie było. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Z uwagi na ograniczony czas mogłam opowiedzieć jakby o Skarżyskim Hasaku wyłącznie wybiórczo. Mam nadzieję jednak, że to było ciekawe, interesujące. W razie pytań jestem do dyspozycji, można do mnie napisać. Jeszcze raz Państwu dziękuję i przesyłam serdecznie pozdrowienia z Jerozolimy.